i można się bawić, tańczyć, uczynić, skakać. Jak tam? Za chwileczkę widzę strażacy. Postawili tutaj światełko do niego, za chwilkę będzie. Może poproszę tutaj pana dyrektora. O! Dziękujemy Januszowi, brawa wielkie. Człowiek o wielkim sercu bez wątpliwości zgodził się do nas tu przyjechać dzisiaj, żeby wyśpiewać te wspaniałe szanty. Słuchajcie, teraz czas na światełko do nieba, to zawsze jest magiczny moment. Kiedy w tym roku myślałem, jak ma wyglądać to światełko, to pomyślałem sobie o Pawle Adamowiczu, prezydencie Gdańska, gdy w zeszłym roku cieszyliśmy się, że tu Brzezinianie pobili kolejny rekord. W zbiórce pieniędzy nie wiedzieliśmy, że szaleniec zadział go na scenie tam w Gdańsku. I chciałem to światełko jeszcze dzisiaj rano dedykować Pawłowi, ale życie płata figle. Dowiedzieliśmy się, że umarł nasz przyjaciel Robert Bodzyński. Myślę, że wszyscy znali Roberta. To człowiek o takim sercu, jak i Paweł. O wielkim sercu, który nikomu nigdy swojej pomocy nie odmawiał. Który zawsze nam pomagał przy orkiestrach, przy wszystkich imprezach. Z którym miałem szczęście przez 11 lat pracować w muzeum. I mieliśmy pracować razem do emerytury. Umówiliśmy się, że razem odejdziemy. Niestety los tak chciał, że Robert odszedł już dzisiaj. Więc kochani, to światełko otóżmy do Roberta, do Pawła, do wszystkich ludzi, których kochamy, którzy mieli wielkie serca i z którymi mieliśmy szczęście pobyć razem. Ponad 11 tysięcy to było na godzinę 17 z samych puszek. Jak wiadomo, są jeszcze licytacje. Będziemy się liczyć na pewno, śledźcie strony muzeum, śledźcie strony miasta. Tam będą wszystkie informacje podane. Ale nie zapominajmy, że jest to też szczęśliwy dzień. I to, że mamy pamiętać o swoich bliskich, to nie znaczy, że nie możemy się cieszyć. I światełko do nieba, które zaraz puścimy, będzie tego dowodem. Zaczynamy wielkie odliczanie. 5, 4, 3, 2, 1. Puszczamy światełko do nieba.
Oddajemy głos, bardzo proszę. Słuchajcie, mam jeszcze parę rzeczy do zdecydowania, bo może być tak, że coś z tych banków, które otrzymaliśmy, zostało. Zapraszam wszystkich bliżej sceny. Bliżej, nie bójcie się. Już nic nie będzie tutaj strzelało, ani świeciło tak bardzo ładnie. Ale mamy parę banków i chcielibyśmy zlicytować te banki.